Już jutro wielkie święto w Niecieczy. Najważniejszym wydarzeniem będzie oczywiście mecz z Legią Warszawa. Mistrz Polski przyjedzie tuż po awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Siła legionistów powinna być tym większa, ponieważ do drużyny dołączyło kilku bardzo ciekawych graczy. W linii obrony wzmocnieniem na pewno będzie Jakub Czerwiński, którego kibice w Niecieczy dobrze pamiętają z gry w barwach Termaliki. Co ciekawe, podopieczni trenera Czesława Michniewicza jeszcze nigdy nie przegrali z Legią. W ostatnim meczu Brookbet pokonał ekipę Mistrza Polski 3-0. Każde spotkanie dla nas jest trudne. Cieszymy się, że przyjeżdża do nas uczestnik Ligi Mistrzów. Dawno w Polsce tego nie było, bodajże od 20 lat żadna drużyna się nie dostała. Jest to dla nas tym większa nobilitacja do tego, żeby wyjść na boisko w sobotę i wygrać ten mecz. Za każdy mecz możemy dostać maksymalnie 3 punkty. Nie powiem, że to jest każdy mecz tak jak inny. Przyjeżdża do nas mistrz Polski. Widać w drużynie pełną koncentrację, zaangażowanie jest jak zawsze na wysokim poziomie, ale wiem, że naszą drużynę stać na dużo i pokażemy to w sobotę. W tabeli Termalika jest na 5. miejscu, choć tak naprawdę ma tyle samo punktów, co lider Jagiellonia Białystok. Po 13 punktów mają także Zagłębie Lubin, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. Na stadionie w Niecieczy już od godziny 19 będzie się działo. Uroczyście otwarty zostanie stadion i boiska treningowe. To wszystko połączone będzie z prawdziwym widowiskiem. Imprezę poprowadzą Mateusz Borek i Karolina Szostak, czyli znani dziennikarze sportowi. Po meczu Brookbetu z Legią na scenie pojawi się Natalia Schroeder i autor muzyki do hymnu Termaliki Andrzej Nowak z gośćmi.